Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć nieco o sposobach ogrywania skali jońskiej. Będzie to rozszerzenie, uzupełnienie lekcji, w której mówiłem o prawidłowym graniu skali. Natomiast dzisiaj pokażę Wam parę riffów, fraz, jakimi możemy sobie te skale ogrywać. Musicie sobie zdać sprawę, że czym lepiej opanujecie skalę jak najdalszymi interwałami, co jest tak naprawdę trudne i wymaga poświęcenia czasu, wtedy macie możliwość grania ciekawszych melodii. Tak to po prostu wygląda. Zwykle gitarzyści jednak wybierają prostszą drogę, grając rzeczy, które są blisko siebie. Natomiast jeśli chcielibyście poszerzyć spektrum swojej melodyki i w głowie, i na instrumencie, to polecam Wam ćwiczenie skal jak najdalszymi interwałami. Na przykład niech to będą septymy. Ponieważ są to bardzo dalekie odległości, zagram tą skalę z septymami tylko w jednej oktawie. I wracamy.